Pan Tadeusz Kudecki jest moim Państwa gościem. Witam serdecznie, Panie Tadeuszu. Kłaniam się nisko, pozdrawiam serdecznie, dzień dobry. Aktor i tam w tle, nie wiem czy widzowie widzą, ale tam w tle jest mapa i nie przypadkiem od tej mapy zacznę, bo Pan Tadeusz... Tak, u Pana, Panie Tadeuszu. Bo podobnie jak jeden z muzyków, z którym ostatnio rozmawiałem, też większość ludzi go zna z jego pracy artystycznej, ale on też jest podróżnikiem, też napisał książkę i Pan Tadeusz też uwielbia podróże i też jest autorem książek związanych właśnie z podróżowaniem. Tak, to prawda, napisałem 3 książki, a teraz w COVID-zie napisałem 2 kolejne, ale jeszcze są w trakcie obróbki. Moje 2 poprzednie książki dotyczą Europy, czyli Starego Kontynentu. Jedna się nazywa Wspaniałe podróże na każdą kieszeń, czyli Europa za 100 euro, a druga się nazywa Dalej w drogę i w jednej książce są inne kraje europejskie, w drugiej są pozostałe, a rok temu przed COVID-em wydałem książkę o drugim moim ukochanym kontynencie poza Europą, którym jest Azja. I wydałem książkę pod tytułem Historia jednej podróży, czyli Azja. A teraz napisałem książkę o Grecji i napisałem książkę drugą o takich różnych moich nieprawdopodobnych spotkaniach w podróży z niezwykłymi ludźmi, z niezwykłymi zwierzętami, kulturami, o takich nieprawdopodobnych spotkaniach, których miałem w moim podróżniczym życiu mnóstwo. No i też Pan wspomina o tym, że niekoniecznie trzeba być w 5-gwiazdkowym hotelu, niekoniecznie tylko piękne widoki mogą być celem podróży, że ważne też są inne aspekty zwiedzania, poznawania świata. No dokładnie, to znaczy ktoś, kto podróżuje dużo, a ja podróżuję naprawdę sporo i każdą wolną chwilę mojego życia zawodowego, bo też dosyć intensywnie pracuję, ale na szczęście uprawiam tak zwany wolny zawód, więc jak mi się zdarza, że mam, prawda, nawet 2 czy 3 dni, to żeby gdzieś wyskoczyć, prawda, w jakiś zakątek Europy, prawda, samolotem to są 2-3 godziny lotu i już się jest, nie wiem, w Portugalii, czy w Paryżu, czy w Marsylii, czy na Sycylii, a jak mam więcej dni wolnego jakoś tam w urlopie, no to oczywiście wtedy zmierzam w jakieś dalsze zakątki świata, no i rzeczywiście odwiedziłem już chyba na dzień dzisiejszy 143, zdaje się, kraje, co na 200 istniejących, no jest takim dosyć fajnym numerem, ale niestety no, podróżnik ma to do siebie, że im więcej podróżuje, tym bardziej widzi, ile jest jeszcze miejsc, które chciałby odwiedzić, które chciałby zobaczyć. No ostatni rok niestety nas troszkę przyblokował, co nie znaczy, że w ogóle nie podróżowałem, ale rzeczywiście te podróże są dosyć bardziej skomplikowane i troszkę mniej miłe ze względów takich no, technicznych. No ale mam nadzieję, że jednak wrócimy, jeżeli nie natychmiast, no to za jakiś czas no, do swobodniejszego poruszania się po świecie. Za czym tęsknię? Aktor i artysta kabaretowy Krzysztof Hanke mi powiedział, że on po to ma 3 mieszkania, jedno w Ustce, drugie w Brennej, trzecie w Warszawie, żeby móc cały czas podróżować, żeby nie siedzieć w jednym miejscu, bo on tego nie lubi. Pan też mówi, że jest pan człowiekiem ruchu, to jest jedna rzecz i dodatkowo nie chciał się pan angażować gdzieś na etat w teatrze po to, żeby właśnie znaleźć między pracą ten czas na podróże. No tak, podróże stały się jakby też może niechcący, ale taką moją drugą profesją, bo oprócz oczywiście tego, że przede wszystkim są pasją, to właściwie no, wydawnictwa się zgłosiły i zgłaszają do mnie, żeby wydać jakąś książkę, prawda, bo jeszcze nie było, prawda, żaden Polak nie napisał książki o Grecji. No są oczywiście przewodniki, ale to są zazwyczaj przewodniki tłumaczone z jakiegoś innego języka i one krążą po całym świecie, prawda, wszystkie przewodniki Pascala czy innych firm, prawda, które zajmują się takim doradztwem podróżniczym, ale zawsze jak gdyby takie świadectwo osoby z danego kraju, konkretnie, która miała konkretne jakby doświadczenia w poznawaniu jakichś tam miejsc, no jest bardzo lubiane przez czytelników. Moja pierwsza książka w Europie miała chyba 7 do druków, prawda, no bo nikt się nie spodziewał, że tak szybko się będzie rozchodziło. Oczywiście nie wiem, czy ten nakład jest jakiś bardzo wielki, no ale miała parę razy po kilka tysięcy do druków i w tej chwili drugiej książki już w ogóle nie ma, no Azja jeszcze jest i się bardzo dobrze też sprzedaje. Ale jakby na odpowiedź na Pana pytania, właściwie 2, do których się jeszcze nie ustosunkowałem. Że pierwsze, że Pana kolega ma 3 mieszkania. U mnie to troszeczkę inaczej wygląda, bo
ja właśnie nie chcę mieć trzech mieszkań, dlatego że myślę, że jakbym miał trzy mieszkania, gdyby mnie nawet to było na nie stać, ale nie wiem, może by było, no to wtedy musiałbym pilnować tych mieszkań albo w Brennej, albo w Częstochowie, albo gdzieś, a tak to mam jedno, no bo jedno trzeba mieć, ale za to cały świat dla mnie jest tym drugim mieszkaniem i rzeczywiście zamiast inwestować, prawda, w jakiś tam drugi dom, nawet w jakimś ładnym miejscu, no to wolę te pieniądze przeznaczać na to, żeby poznawać świat, prawda, no i czasami nocować w hotelach. Ale zapytał pan mnie jeszcze o jedną rzecz, ponieważ ja rzeczywiście bardzo dużo podróżuję, no w tym roku akurat nie, ale nie wiem, chyba 2 lata temu jak policzyłem, to wyjechałem w czasie jednego roku 52 razy z kraju, no to jest, prawda, no to jest jakby prawie raz w tygodniu. I oczywiście, że to były w większości wypadki, jak takie wyskoki europejskie, prawda? No bo to wystarczy 2-3 godziny, to jest tak jakby się jechało pociągiem z Warszawy do Krakowa czy do Poznania, a już się jest, prawda, w Paryżu czy na fiordach norweskich czy gdzieś. I tych podróży rzeczywiście u mnie jest bardzo dużo, ale przede wszystkim to, co jest taką moją umiejętnością podróżowania, to jest to, że ja potrafię to robić naprawdę za bardzo nieduże pieniądze, no bo to nie sztuka pojechać, prawda, na wycieczkę gdzieś w daleki świat i zapłacić, nie wiem, 10 czy 15 tysięcy złotych, czy pojechać, nie wiem, do Lizbony za 5 tysięcy złotych, prawda, ale jest sztuka, żeby pojechać, nie wiem, na 2-3 dni w Europę i wydać 200 czy 300 złotych, prawda, w jakiś tam dalszy świat wydać 1500 czy 2000 złotych, ale lecimy do RPA, czy lecimy, prawda, do Japonii, czy lecimy gdzieś do Ameryki Południowej. Ja rzeczywiście mam jakby przestudiowane i dosyć dużo wiem na temat takich technik, bo bardzo często osoby, które mało podróżują, no to im się w głowie nie mieści, że jak można mieć bilet. Kiedyś byłem z moim synem w Portugalii, to było co prawda z 10 lat temu, teraz już takich promocji nie ma, ale mieliśmy bilet lotniczy w obie strony na dwóch facetów, kosztował 20 groszy. I to nikt nie jest w stanie uwierzyć, prawda? Dzisiaj już nie ma takich promocji, ale wciąż naprawdę za 50 zł można znaleźć bilet lotniczy do jakiegoś fajnego miejsca w Europie. Oczywiście, że trzeba spełnić pewne kryteria, prawda, że no, trzeba o tym pomyśleć trochę wcześniej, bo wiadomo, że w ostatniej chwili takie bilety są bardzo drogie, no bo ktoś dobrze zbadał rynek, że jak ktoś musi jechać, bo mu się coś tam zdarzyło, czy ma jakąś okazję, prawda, i musi jutro pojechać, tak samo jak ludzie biznesu, prawda, mają pracę i on musi być jutro, prawda, w innym miejscu Europy czy świata, no to taki klient, no, jest najlepszym klientem dla linii lotniczych, no bo płaci każdą sumę, ale ktoś, kto się potrafi dostosować do terminu, na przykład latanie po Europie w dni takie w środku tygodnia, wtorek, środa i czwartek są zazwyczaj tańsze, aniżeli podróże w weekendy, no bo na weekendy biznesmeni wracają do domów, czy wracają potem do pracy, ludzie, którzy chcą wyskoczyć, prawda, na 2-3 dni gdzieś, no to też wolą zdecydowanie to robić weekend i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli ktoś ma tak zwany wolny zawód, a uprawianie mojego wolnego zawodu polega też na tym, że ja z dosyć dużym wyprzedzeniem, właśnie takim 2-3-4-miesięcznym, w miarę precyzyjnie wiem, co się w moim życiu zawodowym będzie działo. No i jak widzę, że potem mam jakieś takie dziurki typu 2-3-4 dni, no to mogę sobie coś kupić, zaryzykować i prawda, no nawet jak czasami mi się zdarzy, że te plany ulegną zmianie, no to, że się tak wyrażę, no jakoś nie daje mi to bardzo po kieszeni, tylko to są jakieś tam grosze, które mi przepadają, a czasami można taki bilet wymienić, chociaż z tym to już jest o wiele trudniej. Wspomniał pan nazwę Częstochowa. Ja nieprzypadkowo zapytam, bo coś pana z Częstochową troszeczkę łączy, mimo że urodził się pan w Szczecinie, więc bardzo, bardzo daleko od tego miasta. No, z Częstochową łączy mnie Jasna Góra, to panu daje najpierw przewrotnie. Łączy mnie żona, druga żona, ponieważ Justynka jest moją drugą żoną, a pierwsza moja żona była Włoszką, niestety jest już w niebie, więc ja jestem, że się tak wyrażę, dwa razy się ożeniłem i mam jedną żonę w niebie, drugą na ziemi. Obie sobie nie dają ze mną rady trochę, ale moja Justynka jest rzeczywiście z Częstochowy, ale w tej chwili jest tutaj, więc to jest odpowiedź na pana pytanie. Dobrze. Panie Tadeuszu, chciał pan być księdzem podobno. Miał pan specjalną cukiernicę i odprawiał pan mszę. Bawił się pan księdza, tak, a potem bawił się pan w kioskarza, ale ostatecznie zawód aktorski. Czy wpływ na to miało to, że pan bardzo lubiał się uczyć na pamięć? Bo z tego, co przeczytałem, to 12 ksiąg pana Tadeusza, mnóstwo monologów Szekspira w oryginale.
Tak, teraz panu powiem taki monolog najtrudniejszy, który mi ktoś kiedyś napisał. Grałem w takim musicalu współczesnym, co prawda, ale według Czerwonego Kapturka i grałem tam kilka postaci, między innymi takiego strasznie zwariowanego i durnego jelenia. Miałem cztery nogi, czyli tancerza z tyłu i taki piękny kostium. No i miałem taką rozmowę w lesie z Czerwonym Kapturkiem i Czerwony Kapturek pytał mnie: jeleniu, ale kto jeszcze mieszka w tym lesie? I ja mówiłem: lewobuty, śmiechokoty, nie te strony, żarłogłody, żabogrzmoty, szczekorzałki, lodoryje, puszkorydy, wielosilady, domosępy, hulajplonsy, dębokraki, światłowody, obciachowce, zęsokarki, lizowierzby, tempogłowy, śmierdziwąsy, bokowrody, szczerbogniote, pachowyjce, nie te czyje, sierpiwęże, korkodajce, szczeli prókwy, mordoklejki, języ, zęzy, barobąki, liściokłaki, turbodezy, brontowrotki, no i jeleń. Widzę, że pan też zamówił. Tak, to był, zanim mówił, to były 32 takie no, rzeczowniki bardzo śmiesznie wymyślone, ale rzeczywiście nie było to łatwo się czegoś takiego nauczyć, no bo jak się gra w serialu, to te dialogi czy rozmowy są jakieś bardzo logiczne, bardzo proste i to szybko człowiek wchłania. Do szkoły teatralnej ponoć zdawał pan przekonany, że się nie uda. Okazało się, że się udało, choć pański polonista ponoć stwierdził, że szybciej mu kaktus na ręce wyrośnie, niż pan się do tej szkoły dostanie. Pan się dostał za pierwszym razem, ale nie był pan pewien. Tak, to znaczy pan, ja pochodzę rzeczywiście z bardzo takiej skromnej, prostej rodziny. Mój tato był kolejarzem, moja mama była krawcową. Bardzo byli cudownymi, wspaniałymi ludźmi, ale bardzo takimi prostymi. No i ja nagle, powiem sobie, że nawet jak miałem to marzenie, żeby zdawać do szkoły teatralnej, to nie bardzo się jakoś tam publicznie z tym marzeniem dzieliłem, no bo wiedziałem, że to jest no, taka jedna z uczelni, do których się dosyć ciężko dostać, a ja jednak taki chłopak, prawda, z prostej rodziny, trochę z różnymi kompleksami, no jakoś myślałem, że to jest dla mnie zupełnie nieosiągalne, więc jakoś się specjalnie nie przyznawałem. No moi rodzice wiedzieli, ale miałem też złożone równolegle dokumenty na medycynę, no bo jakby no, bardzo chciałem i bardzo pragnąłem zostać aktorem i dostać się do Akademii Teatralnej, ale z drugiej strony no, też wiedziałem, że nie będzie to łatwe i jakby złożyłem dokumenty do innej szkoły. No i się udało i to za pierwszym razem. No i pamiętam, że rzeczywiście jak wróciłem, bo te egzaminy są w czerwcu, no i do rozpoczęcia roku akademickiego jest jeszcze parę miesięcy, to pamiętam, że często schodziłem zaglądać do skrzynki pocztowej, bo byłem prawie że przekonany, że przyjdzie taki list, który będzie napisany, że bardzo pana przepraszamy, ale to jest zbieżność nazwisk, to w ogóle nie o pana chodziło, tylko no i takie miałem, no, ale to różne traumy w swoim życiu człowiek ma. Ja, a potem no, szkoła była no, fantastyczną przygodą i to też były zupełnie inne czasy, no bo ja studiowałem no, właśnie a propos Częstochowy, to co nas łączy, tak trochę pośrednio, ale łączy nas też Piotruś Machalica, z którym byłem na roku. Piotruś był trochę starszy, no, ale potem był, prawda, dyrektorem teatru w Częstochowie u państwa, a w tej chwili jest pochowany. Ole bardzo serdecznie pozdrawiam. To straszna tragedia, jak już tak wspominamy, bo tak chciałem niby wspomnieć te piękne lata szkoły teatralnej, bo to są takie no, fajne lata, gdzie człowiek jeszcze w tamtych czasach, prawda, nagle spotyka ludzi znanych, prawda, dzisiaj to troszeczkę jest już łatwiejsze, ale kiedyś no, nagle spotykam, prawda, Łomnickiego, Łapickiego, Ryszarda Hanin, prawda, których znałem tylko z telewizji, którzy byli wielkimi aktorami występującymi w teatrach, telewizji, w filmach i nagle ta osoba staje się twoim profesorem, na swój sposób przyjacielem, no a nie mówiąc już oczywiście o kolegach i których mam z tamtych czasów, no i o Piotrusiu, który no po prostu codziennie o nim myślę i codziennie rozpaczam z powodu tego, że ktoś, jak to się mówi, z mojej półki już jest po tamtej stronie i to jest po prostu coś nieprawdopodobnie smutnego. W ogóle myślę, że ten COVID spowodował, że też wielu ludzi, nie dość, że sama kultura no, cierpi, bo jest jakby zamknięta, to ilość osób takich fantastycznych artystów różnych dziedzin, które odeszły od nas właśnie z powodu tego, co się dzieje, no to jest po prostu no, nieodżałowana strata i wielki ból. No, no ale no i tak, no i co teraz? Jakie następne pytanie? No, pan wspomniał, panie Tadeuszu, kocha pan życie, tak pan mówił, i też nawet jak są z nim gorsze chwile, to pan uważa, że no one są też po to, żeby coś zrozumieć, co jest ważnego w życiu. Muszę panu powiedzieć, że ja mam rzeczywiście no, niezwykle ciekawe życie, no bo oprócz tego, że uprawiam no, dosyć fajny zawód, który mi się bardzo podoba, który mnie bardzo cieszy, chociaż moje jakby życie w sztuce w Polsce troszeczkę też było skomplikowane, ponieważ ja no, zniknąłem na przeszło 10 lat z kraju, bo mieszkałem we Włoszech, studiowałem w Anglii, potem mieszkałem
chwilę w Niemczech, no i rzeczywiście w tych takich czasach, gdzie bardzo dużo też się w kulturze zmieniało, czyli całe lata 90. to mnie praktycznie nie było w Polsce, tylko pracowałem w innych krajach, co prawda też w swoim zawodzie albo w zawodach pochodnich, ale w związku z moją sytuacją rodzinną, no jakby troszeczkę też i wypadłem z rynku, potem musiałem jakby do tego wracać. Ale jeżeli chodzi o moje takie życie osobiste i o moje takie doświadczenia, o które pan pyta, no to rzeczywiście tak, uprawiam fajny zawód, mam nieprawdopodobnie piękną pasję, czyli to podróżowanie, które powoduje, prawda, że jest bardzo dużo przysłów pięknych, które mówią o tym, że ktoś, kto podróżuje, to wielokrotnie przeżywa swoje życie, że lepiej poznaje samego siebie i to jest wszystko prawda. Człowiek, który wyjeżdża zwłaszcza do takich dalekich kultur, prawda, że nagle jesteśmy w Indiach, w Chinach, prawda, czyli w Ameryce Południowej, spotykamy się z ludźmi żyjącymi w kompletnie innych realiach, w kompletnie innej kulturze, religii, klimacie, tradycjach, prawda, to nagle zadajemy sobie pytania o moje życie, prawda? Poza tym no, różne takie no, sprawy losowe w moim życiu dramatyczne, chociażby śmierć mojej pierwszej żony, tragiczna, no też się jakoś no, odkłada cieniem na cały, no a teraz znowu wspaniała Justynka z Częstochowy i znowu wszystko od nowa, także moje życie jest no, niezwykle ciekawe, czasami dramatyczne, czasami brutalne, ale w większości wypadków piękne i cudowne i nie zamieniłbym go na żadne inne, chociaż oczywiście jak człowiek jest młody, no to i planuje swoje życie, no to nie myślę, o żonę pozdrawiam też, no moja żona pozdrawiam. Jak człowiek, wie pan, jest młody i planuje sobie życie, no to nie myśli o tym, że mu w młodym wieku odejdzie żona, prawda, czy będą się zdarzały jakieś tragedie. Jesteśmy zaprogramowani głównie na rzeczy lekkie, łatwe i przyjemne i myślimy, że będzie tylko i wyłącznie pięknie, a często tak niestety nie jest. Trzeba sobie też z tym jakoś dać radę, no ale to jest smak życia. Piękny zawód, pan powiedział, pan wykonuje. Profesor Bardini, którego pan kiedyś cytował, powiedział, że trzeba być zdolnym w tym zawodzie, ale trzeba mieć też sporo szczęścia, bo niekoniecznie ci zdolni grają, występują. Może pan powiedzieć, że jest pan szczęściarzem? Wie pan, i tak, to znaczy jestem bezwzględny. To znaczy ja jestem przede wszystkim szczęściarzem, jeżeli chodzi o to, że naprawdę miałem w moim życiu i to nie tylko w Polsce, ale i za granicą jakąś no, wielkie szczęście do poznawania fantastycznych ludzi. I rzeczywiście to, co powiedział profesor Bardini, bo naprawdę nasz zawód no, polega na tym, że czasami ktoś może być zdolny bardzo, no ale nie trafił na właściwego reżysera, nie trafił na dobrą sztukę. Czasami, wie pan, czasami jedna rola w naszym zawodzie, ale która jest trafiona, która jest dobra, prawda, spotkanie z dobrym reżyserem, potrafi tak wywindować człowieka, prawda, że jakby robi mu na swój sposób jakąś karierę na wiele lat. Prawda? Taki Piotrek Adamczyk, prawda, który zagrał papieża, prawda, w tym momencie, kiedy papież odchodzi, no to już potem całe życie właściwie, on ma teraz problem odwrotny, prawda, że jak się od tej roli uwolnić, prawda, i jak robić inne, co oczywiście cały czas robi, bo jest fantastycznym aktorem, ale mówię, że no, takie szczęście to się zdarza raz na milion, prawda, ale przecież trzeba powiedzieć, że jest mnóstwo, myślę, że przeważająca większość osób, które uprawiają ten zawód, które no, znaczy w ogóle nie ma tyle pracy dla wszystkich ludzi, którzy mienią się mianem, prawda, bycia artystami czy aktorami. Teraz w ogóle no, się zrobiło coś takiego, że jest wolna Amerykanka, że w telewizji, w serialach, w różnych filmach grają ludzie, którzy w ogóle nigdy żadnej uczelni akademickiej, aktorskiej nie skończyli, a uprawiają ten zawód, bo nie ma żadnej ochrony zawodu. To jest bardzo niedobre moim zdaniem, ale no niestety takie jest prawo rynku, chociaż w różnych krajach, w Ameryce czy chociażby w Wielkiej Brytanii, no to nie jest tak łatwo występować, zwłaszcza w teatrze, jeżeli my pracujemy, nasze ciało, nasza wyobraźnia, nasz głos to jest instrument, który trzeba wypracować i trzeba poświęcić na to ileś lat pracy i czasami nawet to nie wystarcza. To nie jest tak, że ktoś, kto jest przystojny, czy dziewczyna, która jest ładna i ją lubi kamera i się ładnie fotografuje, już jest aktorką. Niestety tak się przyjęło u nas, że tak niektórzy myślą, ale tak nie jest. To bardzo obniża poziom w ogóle produkcji artystycznych. No ale niestety to też ma po bezpośrednie powiązanie, że się tak wyrażę, z finansami, że no, wszystko coś, co jest no, amatorskie, czy bardziej jakoś tam no, niższych lotów, no, jest też i tańsze, prawda? No, no i, ale to mnie bardzo niepokoi, bo za chwilę będziemy mieć w naszych
telewizjach, a zwłaszcza w publicznej, więcej produkcji, prawda, filmowych, i to mówię nawet o serialowych, prawda, tureckich, ukraińskich, dlatego że to są dobrze zrobione produkcje, w które są zainwestowane porządne pieniądze i one potem się sprzedają też i za granicę, no bo mają swoją jakość. U nas się robi mnóstwo takich, no, takich produkcji low budgetowych. No i to niestety, no, ja w ubiegłym roku przed samym rozpoczęciem pandemii miałem taką przygodę, że zaproponowano mi, bo kiedyś też w młodości mojej śpiewałem, wygrałem taki festiwal piosenki aktorskiej, ale jakby do niczego się to nie przydało. Myślałem, że wszyscy o tym zapomnieli, ale ktoś sobie przypomniał mi, zaproponowano wzięcie udziału w takim programie Star Voice, gdzie różni, prawda, nie stricte piosenkarze, ale jacyś tam ludzie uprawiający publiczne zawody, no a mają też głos, więc śpiewali. No i miałem, no niestety skończyło się, pandemia nas zamknęła, skończyło się na 3 odcinkach, ale było to takie wspaniałe show. No bo występować, prawda, w programie na żywo, prawda, z orkiestrą prawdziwą, w plebiscycie jakimś, gdzie jest też jakby konkurs tych umiejętności, no to jest niezwykła adrenalina, ale to jest też niezwykła inwestycja w aktora, prawda, bo aktor, który jest, prawda, dobrze wyszkolony i ma, prawda, ludzi od choreografii i od coacha, od śpiewania, prawda, i jest dobrze ubrany i gra z zawodową orkiestrą, prawda, i to jest fantastyczne wyzwanie i tak chcielibyśmy, żeby wszystkie nasze wyzwania były takie profesjonalne, ale niestety, no, nie wszystkie takie są, bo mnóstwo jest takich propozycji, no, tanich, w których też, no, z konieczności bierzemy udział, no bo trzeba pracować, ale to nie zawsze jakby jest połączone z tym, że chcielibyśmy w pełni być odpowiedzialni za to, co zrobiliśmy. Panie Tadeusz, właśnie powiedział Pan o takich długich produkcjach. No, jakiś czas temu trafił Pan do produkcji serialu, który już ma wiele, wiele lat. Jest tak naprawdę, no, pierwszą, drugą, to w zależności jakby na to patrzeć, telenowelą, ale chyba najdłużej produkowaną, Klan. No tu jednak, patrząc po nazwiskach aktorów, to trafił Pan to środowisko raczej zawodowców, jeśli przynajmniej spojrzymy na tak, Państwa, nie tych aktorów. Ale chciałem od razu sprostować, że Klan to jest serial, w którym ja gram dosłownie od 2 miesięcy, a serial, który jest robiony od 22 lat, więc oczywiście nie wiem, ile tam pożyję. Na razie bardzo mi tam fajnie piszą, chociaż to jest też, no, produkcja taka, no, trzeba przyznać, low budgetowa, prawda, ale no, seriale mają to do siebie, że ludzie się uzależniają od jakichś seriali, prawda? M jak Miłość, grałem przecież przez 5 lat w M jak Miłość. I to jest też taki serial, który, no, dzisiaj, jak czasami mi się zdarzy oglądać jakiś odcinek czy jakiś fragment, no to nie ma już nic wspólnego z tym serialem, prawda, sprzed 20 lat, bo już i wątki są kompletnie inne, no i poza bardzo nielicznymi postaciami, które jeszcze, prawda, żyją i które nie odeszły albo nie umarły w sposób realistyczny albo artystyczny, prawda, w serialu, no to są już kompletnie inne, został właściwie tytuł tego serialu, tak na dobrą sprawę. No ale cały czas cieszy się jakąś tam dużą oglądalnością, a ponieważ oglądalność jest w tej chwili najważniejsza, więc czasami, no, się ciągnie coś nawet bardzo za długo, prawda, ze względu na to, że jednak jest wciąż duże zapotrzebowanie na oglądalność jakiejś tam produkcji, a wypromować nową rzecz, prawda, po to, żeby ona zaskoczyła i chciały ją oglądać, prawda, 2 miliony czy 3 miliony widzów, no jest to, no, dużym wyzwaniem, no zwłaszcza teraz, kiedy właśnie w ostatnich latach mnóstwo ludzi już nie ogląda stricte telewizji, tylko ogląda różnego rodzaju platformy. Te platformy produkują filmy i seriale, także młodzi ludzie w ogóle w inny sposób oglądają telewizję, także, no, właściwie na wszystkich płaszczyznach dzieją się jakieś takie rewolucje i nieustannie wchodzą, no, nowe rzeczy, nowe technologie. Pan Tadeusz Chudecki, podróżnik, aktor, był moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie, Panie Tadeuszu, za poświęcony czas. Dziękuję za opowieść o kilku rzeczach. No i cóż, życzę, żeby się udało z powrotem podróżować, żeby tych krajów znowuż udało się odkryć Panu jeszcze więcej, kolejne, poznać kulturę, język i ludzi. No i na koniec zapytam, jest jakiś taki najbliższy plan, nie wiem, teatralny, filmowy, poza planem serialowym, o którym Pan przed momentem wspomniał?
No tak, znaczy w ogóle no, na szczęście trochę się rusza, znaczy teatry jeszcze no, od kilku dni, prawda, wiemy, że będziemy mogli pracować no, w cały czas w bardzo takim dramatycznym reżimie i w dosyć takim trudnym okresie, no bo akurat w wakacje teatry no, jakby niespecjalnie się cieszą popularnością, bo ludzie wtedy wolą odpoczywać, prawda, nad morzem czy w górach, no ale może trochę więcej ludzi przyjdzie do teatru nawet i w lecie, chociaż też reżim taki 50-procentowy no też nie jest sprzyjający, bo wiele teatrów nie gra z powodu tego, że po prostu no, to się, te koszta się nie bilansują, no ale wierzę, że już od jesieni, jeżeli nie będzie jakiegoś wielkiego dramatu, no to już te instytucje kultury będą działały na pełnych obrotach. Na szczęście różne produkcje filmowe się uruchomiły i staramy się pracować, co prawda robię teraz drugi serial jakiś w Polsacie, no ale nagle się ktoś rozchorował, na miesiąc wstrzymane zdjęcia, no i cały czas ten czas jest taki no jakiś no jeszcze nie fajny, no bo cały czas wychodzimy i cały czas nie wiemy, jak to się będzie rozwijało, no ale no niestety, show must go on, my też musimy żyć, prawda, wszyscy zostaliśmy jakoś doświadczeni tą pandemią, ale no musimy jakoś no konfrontować się z normalnym życiem, no bo co lepiej, czy dać się zarazie, czy dać się głodowi, trzeba jakoś normalnie żyć w tych nienormalnych warunkach, no ale wierzę, głęboko wierzę, że to się jednak będzie poprawiało, że ilość tych zaszczepionych osób jednak spowoduje, że ta pandemia będzie jakoś przechodziła, jeżeli jakieś nowe ścierwo nie przyjdzie. Bardzo mnie martwi sytuacja w Indiach niestety. Indie to jest kraj, w którym byłem wielokrotnie i to jest kraj chyba o największym zagęszczeniu, bo się mówi, prawda, że Chiny są takie gęste, ale w Indiach, które są pięciokrotnie mniejsze terytorialnie od Chin, mieszka tyle samo osób, co w Chinach, czyli 1,3 mld ludzi. Nie ma, znaczy jest chyba niewiele jeszcze biedniejszych krajów od Indii i po prostu ta pandemia, która się tam w tej chwili rozlała, no to no bardzo mnie przeraża, powiem szczerze, bo świata się w tej chwili nie da zamknąć, nawet Indii. A po prostu poziom higieny i poziom służby zdrowia i myślę, że poziom też szczepień w tamtym kraju no jest tak minimalny, że jeżeli to się rozleje na cały świat, to znowu będzie przykro. No ale nie rozpościerajmy tak strasznej wizji, może jakoś nas to ominie, może jakoś, no niezbadane są historię naszego życia i zobaczymy, jak to będzie. Wszystkiego dobrego Państwu życzę, przede wszystkim zdrowia i powrotu do normalnego życia, do normalnych warunków, do radości, do optymizmu i wszystkiego dobrego. Dziękuję jeszcze raz Panie Tadeuszu, kłaniam się, dziękuję bardzo.